Moi drodzy, późna godzina jest, 18. Chciałbym za chwilę wracać, jeszcze tu trochę pomęgę. Wiedziałem, że tak będzie. Wyjechałem, moi drodzy, z domu o godzinie 4:30, można tak powiedzieć. Tu przyjechałem o 5 godzinie, ale kończy się mi czas. Niedobrze co widzę. Patrzcie na te drzewa. Ile szpilek pogubiły w tym roku. No, trochę zmartwiający widok. Ciekawe, czy to nie susza spowodowała. Zobaczcie to drzewo. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda. Coś musi powodować, że te drzewa gubią szpilki. Idę dalej, bo muszę tam zobaczyć, bo jestem ciekaw, co tam jest. Jestem cały czas w lesie Karginam. Cholera, zatrzymałbym się tu na plenie. Ale nie będę tych drzew fotografował, bo z nimi jest jakiś problem. No tak, ja powinienem mieć rower, a nie. Ale po prostu muszę tędy pójść, bo jestem ciekaw, co tu jest. Bez sensu, na parkingu powiem wam, widziałem masę ludzi, a tu jak jestem, to nie ma nikogo. Co jest? Jeszcze jakaś ścieżka? Ja pierniczek, tu dużo ścieżek. Nie wiadomo gdzie iść. No zobaczcie. Nie, muszę się tu rozejrzeć. Co to? Dlaczego tu pisze, że nie wolno jechać rowerem? Dziwne. Może niebezpieczna trasa. O to mógłbym zdjęcie zrobić. Holender, ale fajną trasę obrałem sobie. Nie byłem tu, moi drodzy, nie byłem. O, tu się robi ciekawie, ale to byłaby trochę lipa z tym nagrywaniem. Chodzi o to, że nie chcę się zgubić. Wow. Jeszcze minut. Dobra, mam 3 minuty, to jeszcze mogę kęgę pójść. Tu się może kiepsko nagrać. O, nie byłem tu, moi drodzy. Nie byłem tutaj. O, dobrze, że tędy poszedłem. Ciekawa ta część lasu. To jest pełno tych ścieżek, których nigdy nie odwiedzałem. Tutaj chociażby. O, super tu jest. Kurde, no, mogę się tu zatrzymać na plener. Ja pilniczę, jak ten las jest gikes. O, chyba kojarzę, gdzie jestem, ale nie jestem pewien. Co to jest? Ciekawe. O, jest tu dużo miejsca do chodzenia. Nawet można tam w kierunku łąki pójść. O, chyba już kojarzę. Jestem ujgę kęgę, moi drodzy. Kawałek. Co jest? Nic mi, ale mnie krzyczy, co to? Tam jest jakiś znak ostrzegawczy. Muszę tam kawałek pójść. Ale nie jestem pewien.